No i tak to niedzielna przejażdżka do Nowej Huty w celu zjedzenia kiełbasy z grilla i odrobiny wytchnienia na łąkach nowochódzkich skończyła się tym, że było mi dane obejrzeć na ulicy taki piękny, piękny okaz sprzed wielu, wielu dekad, mianowicie Cadillac z roku 1959, lśniący, błyszczący, pięknie utrzymany samochód, który w dzisiejszych czasach robi potężne wrażenie, szczególnie na żywo, obejrzany osobiście. Jednym się może to podobać, drugim nie. No wiadomo, że jest to tak też odrobinę może już ta bryła w kontekście bieżących czasów troszkę taka przerysowana, gdzieś tam może odrobinę budzi uśmiech na twarzy, choć zapewne wtedy w swoim czasie była synonimem luksusu i bogactwa. Niemniej jednak, tak jak mówię, no robi to wrażenie potężne w realu i jestem ciekawy, jak się taki samochód dostojny, jak on się prowadzi, jak się tym jedzie, jak to reaguje, jakiego rodzaju są to doznania jako kierowcy czy pasażera. Bardzo taka błyskotliwa ciekawostka, jak na popołudnie niedzielne, słoneczne, ładne, gdzie wybraliśmy się z Anią na taką przejażdżkę właśnie spontaniczną. Także Cadillac, seria 62, Devil Convertible, rok 1959, zastał nas dnia 25 sierpnia roku 2019, zaparkowany nieopodal łąk nowochódzkich, w zasadzie obok NCK-u. Bardzo fajny akcent. Cadillac 1959.